Jarmark Bożonarodzeniowy to coroczna tradycja, która wprowadza w atmosferę świąt. Od 11 grudnia możemy odwiedzać rynek, gdzie znajdują się świąteczne budki. Swoje wyroby oferuje 48 wystawców. Jarmark z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, zarówno wśród wystawców, jak i kupujących. Oczywiście na jarmarku nie mogło zabraknąć oscypków, aniołków, lizaków, gorącej czekolady, grzańca oraz świątecznych dekoracji, które rozweselają każdego gościa odwiedzającego świdnicki rynek. Wrażliwości pomagania, dzielenia się, bycia potrzebnym i dostrzegania potrzebujących uczymy się od maleńkości. Uczniowie i rodzice 4 klasy szkoły podstawowej w Witoszowie Dolnym szykują prezenty. Zainspirowani przed laty przez Magdę Urbańską biorą udział co roku w szlachetnej paczce. Magia świąt i każdemu z nas się budzi coś takiego i taka chęć pomocy. Rodzice spośród rodzin typowanych do pomocy przez Stowarzyszenie Szlachetna Paczka wybrali tę 6-osobową z bliskiego otoczenia. Rozpoznali potrzeby i nastąpił przydział zakupów. Znamy rodziców w naszej klasie, wiemy kto na co może sobie pozwolić i w ten sposób rozdzielamy kto co kupuje. Że jedni kupują poszy, drudzy kupują ręczniki, ktoś spożywcze, ktoś pastę, szczoteczki, także wszystko to co rodzina potrzebuje staramy się zapewnić. Prócz chęci pomocy potrzebującym rodzice widzą w tym sens wychowawczy. Chcemy też przekazać my jako rodzice jakieś pewne wartości naszym dzieciom, uczymy ich czegoś przez to. No i myślę, dlatego pomagamy. Pomagamy, bo jesteśmy ludźmi i ludzie sobie pomagają nawzajem. A same dzieci jak widzą potrzebę pomagania? Dzieci niektóre może być przykro, że nie mają takich fajnych rzeczy, nie mają urańsu biednej i lubię pomagać, mam czułe serce. To ma pomóc niektórym dzieciom, które na przykład nie mają tak jak na przykład my i inni nasi koledzy. W kilkudziesięciu kartonach znajduje się to, co najbardziej potrzebne. Znajdują się cukierki, przybory szkolne, chemię, jedzenie, zabawki, słodycze, przybory szkolne, plecaki, kredki. Różne zabawki, jedzenie dla nich i ubrania. Jest to żywność, są to różnego rodzaju makarony, kasze, jest to chemia, są to ubrania, buty, obuwie. Wszelkiego rodzaju, papier toaletowy, ręczniki, wszystko to, co jest nam niezbędne do życia po prostu. Czy wiadomo, jakiej wartości są paczki? Nigdy tego nie liczymy. Myślę, że to jest wartość po prostu z serca taka dana. Kolęda rusza pełną parą. Dnia 12 grudnia o godzinie 12 na rynku przywitał nas konik Rosa. Konna Straż Miejska zorganizowała akcję w blasku od blasków. Funkcjonariusze pokażą Wam, jak się to zakłada. Dobrze? Wiesz, jak to się zakłada? Wiecie, proste, nie? Proszę Cię. To jeszcze. W ramach tego przedsięwzięcia Straż rozdała dzieciom łakocie oraz odblaski na ręce, aby przypomnieć o bezpieczeństwie, w szczególności tak ważnym, gdy zapada zmrok. Kolejny raz grupa dorosłych działająca w ramach projektu Alchemia Teatralna bawiła z desek Świdnickiego Teatru. Tym razem zagrali sztukę Gwałtu, co się dzieje Aleksandra Fredry. Przebieranki, intrygi, plotkarstwo, walka płci, flirty. Kobiety przejmują władzę, a mężczyźni wcielają się w rolę podległych żon i kobiet. Ale jak zawsze, świat na opak szybko się nudzi. I jak radosny on się staje, kiedy wszystko wraca na dawne tory, piszą autorzy spektaklu. Adaptacji i reżyserii podjął się Juliusz Szonstowski, doskonale znany miastu artysta. W krwiste role wcielili się znani mieszkańcy Świdnicy, profesjonalni amatorzy aktorstwa, dostarczając widzom rozrywki na miarę twórczości mistrza Fredry. Za nami 3 spektakle. Kto go nie widział, z pewnością będzie jeszcze do tego okazja.
a jest co oglądać i z czego się pośmiać. Na fotoreportaż z premiery Gwałtu co się dzieje zapraszam na nasze strony tvts.pl. Rozpoczęły się zabawy związane z świnicką kolędą. Dnia 12 grudnia w Bolko w Świdnicy odbyły się warsztaty malowania bombek zorganizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury. Dzieci oraz dorośli mieli okazję udekorować własną bombkę według swojej wizji. Do dekoracji służyły wstążki, chusteczki, farby, cekiny oraz brokaty. Warsztaty malowania bombek organizujemy już od ładnych paru lat. Na początku organizowaliśmy to w Młodzieżowym Domu Kultury w naszych małych salach. To cieszyło się tak dużą frekwencją, tak są dzieci mocno zainteresowane udziałem w tych warsztatach, bo nie tylko pracownie plastyczne biorą udział w tych warsztatach. Dodatkowo dochodzą jeszcze dzieci, które z miasta przychodzą tutaj bezpośrednio na warsztaty, więc tych dzieci na początku naliczyliśmy około 160. Myślę, że jest dużo więcej i nie liczę jeszcze rodziców, którzy pomagają. Także myślę, że lekko przekraczamy tutaj 200 osób, które akurat tutaj teraz tworzą. Dzieci realizują dwie bombki, jedną bombkę zabierają do domu, bo oczywiście tak musi być, a jedna bombka ozdobi choinkę w Muzeum Dawnego Kupiectwa. Dzieci otrzymają 18 grudnia otrzymają certyfikaty za udział w tych warsztatach. Mimo tych samych produktów powstały przeróżne kompozycje, które można będzie oglądać w Muzeum Kupiectwa dnia 18 grudnia. Świąteczna atmosfera i dobra zabawa przyczyniły się do ciągłego uśmiechu na twarzach zgromadzonych uczestników.